Witaj na lekcji pierwszej tego kursu, który jest pierwszym dniem reszty Twojego pięknego życia. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czym obdarować mężczyznę. Właściwym prezentem dla niego jest Twoja radosna, żeńska energia. Mężczyzna pragnie widzieć obok siebie szczęśliwą kobietę, ponieważ to jego naturalne pragnienie dawać radość partnerce. Szczęśliwa kobieta wpływa na dobre samopoczucie mężczyzny, co potwierdza, że mężczyzna i kobieta są nierozłącznym tandemem, w którym jedno szczęście jest nierozerwalnie związane z drugim. Mężczyzna najbardziej pociąga się do kobiety, która jest pełna radości, lekkości i swobody. Badania potwierdzają tę tezę. Pytani o to, co uważają za atrakcyjne, mężczyźni najczęściej wskazują na uśmiech. Przykładowo, jeśli obok siebie stoją dwie kobiety, jedna uchodząca za piękną, ale z poważnym wyrazem twarzy, a druga mniej urodziwa, lecz uśmiechnięta, mężczyzna z większym prawdopodobieństwem zwróci uwagę na tę drugą. Dlaczego? Ponieważ za uśmiechem kobiety mężczyzna dostrzega szczęście, które sprawia, że czuje się zrelaksowany i komfortowo. Kobieta emanująca szczęściem i pozytywną energią przyciąga mężczyznę. A nawet jeśli to szczęście nie wynika bezpośrednio z jego działań, mężczyzna chętnie przypisuje sobie zasługę za Twoją radość. Chce on bowiem być częścią Twojego szczęścia i delektować się urokiem, jaki płynie od szczęśliwej kobiety. Na koniec zastanów się, co sprawia, że się uśmiechasz? Co jest źródłem Twojej radości? Kiedy czujesz, że jesteś spełniona? Wzbogacenie Twojego życia o więcej takich chwil to prawdziwy skarb dla Twojego partnera. Te słowa mogą być dla Ciebie odkryciem. Być może już je słyszałaś, lecz nie było odpowiedniego momentu, byś się im przyjrzała bliżej. Teraz jest na to odpowiedni moment. Dlatego pobierz zadania przygotowane dla Ciebie na dzisiaj. Proponuję, byś je rozpisywała ręcznie, wtedy nasz umysł dużo głębiej syntezuje to, nad czym rozmyślasz. Życzę Ci owocnej pracy i do usłyszenia jutro.